Ten ark jest kolejną adaptacją powieści Naruto, tym razem główne skrzypce gra tutaj Sasuke. Spoko jest ten klimatyczny początek odcinka, no i tutaj ten zombiak sobie sam przeciął ciało, dużo krwi poleciało, no nieźle. Ciekawy jest też progres Naruto, gdzie to on wymyśla plan i to całkiem skuteczny. Dziwi mnie tylko, że Hinata czy Choji tracą siły po dosłownie jednym ataku, gdzie to nie było nic ultramocnego w porównaniu chociażby do wojny. Też niepotrzebne flashbacki tu były, choć trzeba przyznać, że chyba każda z postaci, którą znamy, dostała fajny nowy look. Jakość, bym powiedział, jest porównywalna do filmów Naruto, zawsze tam była nieco lepsza. Też mega zaskoczenie, nie spodziewałem się tego, że zombiak baba sobie wbije nóż w szyję i wywoła to eksplozję. Przeszukiwanie wspomnień za pomocą Sharingana to dość OP umiejętność, dokopcowali mu jeszcze więcej zdolności, co moim zdaniem akurat nie jest dobre, bo to do jutsu non stop jest boostowane, a inne niekoniecznie. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. Niewiadomych, choć tego dowiemy się wkrótce, to Sasuke powiedział, że tam gdzie idzie, to nie ma nic wspólnego z nimi i cóż ma, i to w sumie wszystko. Oro ma fajne biuro, takie schludne. Fajnie trzcinę zaśmieszkowała Skaryn i świetnie wężowaty podszedł Sasuke i wciągnął go w walkę, żeby wywabić tego Oyashira. Ciekawe, że postawił go w sumie w sytuacji bez wyjścia. Minusów nie widziałem, odcinek na 7. Oro jak sobie na wywaleniu zwisa z sufitu. Fajnie Yamato złapał wybuchowego człowieka w Mokutonowe więzienie, żeby eksplozję zmniejszyć i w sumie Oro zrobił to samo. Ten atak wyglądał na bardzo podobny jak wcześniej tego grubaska, więc tutaj podejrzenia już na nich padają. Zresztą fajny easter egg, że jak oni zniknęli, to zaczęły pojawiać się ludzkie bomby. Fajnie wężowaty pocisnął, że wygląda na to, że prześladowany klan Uchiha też miał brudne łapska i też prześladował, ale już nie ma to jak flashbacki z odcinka wstecz. Bardzo ładnie Sasuke złapał lecące ostrze w jego stronę i też spoko rozpykał tego gościa. Bardzo badasowo wygląda taki opanowany. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 8. O ile Megazordy to nadal ściek, o tyle mam wrażenie, że to Susanoo Sasuke jest jakieś takie bardziej jakościowsze. Kolory też ma intensywniejsze. Ogólnie ten gościu taki psychol, ona właśnie przeżyła koszmar, a ten bije brawo i się cieszy. Fajnie też rozwinęła się relacja Chino i tego Fushina. Minusów nie widziałem, niewiadomych też, odcinek oceniłem na 6. Ładnie tutaj Sasuke wywija tym mieczem, przerażająca też wizja tego, jak to wyglądało u zombiaków, gdy Chino udało się rzucić swoją technikę na Sasuke, choć oczywiście to się na nim nie udało. I okej, to, że ta Chino zmieniła swoje nastawienie, jest dobre, ponieważ Sasuke nawet nie próbował jej przekonać, to raz, a dwa, pokazał jej między wierszami, że ten Fushin jest dla niej ważny, a ona jest zafiksowana na zemście i klanie, którego nawet nie pamięta. Niestety tutaj były flashbacki zarówno z tego samego arku, jak i z kanonu. Spoko wyglądał ten wymęczony Sasuke po walce z wszystkimi shinobi w Koloseum i w ogóle się nie spodziewałem tego, że ten gościu jest ojcem Chino i to on wybił klan, ale w takim razie to frajer, skoro nie zajął się córką. Sakura też nie spełnia rozumu, najpierw wygadała się Naruto sama z siebie, a później go zlała, what the fuck. Niewiadomych nie widziałem, odcinek na 7. Średnio tego arku to 7, to była historia trochę taka typowa dla użytkowników Kakei Genkai, jednak tutaj się postarano o coś nowego. Koloseum to w świecie Naruto coś, czego bym się nie spodziewał, także zaskoczyły mnie jakieś tam wątki pomimo tego, że kiedyś już to oglądałem. Jakość odcinków weszła na wyższy poziom i to wszystko się złożyło na solidny ark, który warto obejrzeć. Wiadomo, że klan Chinoike wykorzystywał krew do swoich technik, ale szczerze mówiąc to w ogóle się nie spodziewałem takiej jej ilości. W Naruto raczej ze świecą szukać takich scen, a to było po prostu dobre. Ja we krwi mam to, żeby dać suba ludziom, których i tak oglądam, a jak tam jest z tobą?